jest oficjalna liczba widzów 700, w tym w sektorze gości 41. Dziś mi szczególnie miło powitać trenerów, jako że obaj panowie kojarzeni są z Lechią Gdańsk. Mariusz Pawlak jako zawodnik były, Tomasz Kafarski jako trener. Proszę bardzo, panie Mariuszu, oddaję głos. Zacznę od gratulacji Lwowka, tak? Za zwycięstwo. Jego drużyna przegrywała do przerwy, miała się podnieść, strzeliła nam po przerwie dwie bramki. Oczywiście dwie różne połówki, jeśli chodzi o mój zespół. Pierwsze 45 minut, myślę, że ta realizacja, gra na próby odbioru piłki jeszcze na połowie przeciwnika dawały jakieś rezultaty. Niestety po przerwie już poświadomość moich zawodników, że wygrywamy mecz, cofnęliśmy się troszeczkę za mocno i spodziewaliśmy się, że te zagrożenia oczywiście będą przy stałych fragmentach, jeśli chodzi o flotę czy jakieś dośrodkowania z boku, dlatego szkoda przede wszystkim tej pierwszej bramki, że straciliśmy zaraz po przerwie i niestety za mało sytuacji było z naszej strony gdzieś od 60 minuty, żebyśmy mogli tutaj wywieźć przynajmniej punkt, aczkolwiek w podobny sposób mogliśmy, tak, tą bramkę w 90, dobre zachowanie Wliaka i tą piłkę końcami palców, można powiedzieć, wyjął z bramki. Nie ma co szukać, tak, tutaj jakichś podtekstów czy jakichś innych, natomiast rozmawialiśmy z Tomkiem i oczywiście mecz, bal dla dwóch drużyn, bardzo ważny i dużo walki, aczkolwiek nie mamy szczęścia, tak, do tego pana sędziego. Myślę, że tutaj jakby odważnie, bo tutaj nie ma co mówić, że po tej sytuacji, kiedy w 7 minucie Niewiada w sposób brutalny fałszuje Gancarczyka, który niestety ma uraz stawu skokowego i grał na blokadzie drugą połowę, odważnie, przestraszył się, tak. Potem jest odepchnięcie Zawistowskiego numeru 8, czyli Niewiady, a dostaje kartkę numer 6. No. Myślę, że momentami ręce opadają, aczkolwiek mówię, jest to gra pomyłek, natomiast szkoda, że na naszą stronę, ale jeszcze raz gratuluję Tomkowi, moi zawodnicy zostawili dużo zdrowia, ale dzisiaj niestety punkty zostawili tak samo, razem zostawiliśmy. Jesteśmy na ujściu, ta pasa bez porażek się skończyła, kiedyś musiała. My przerwaliśmy Termalice, flota przerwała nam. Będziemy starać się w Olsztynie odrobić te punkty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Co na to Tomasz Kafarski? Można sobie przedstawić mikrofon? No, dziękuję za gratulacje trenerowi Chojniczanki zespołu, który pokazał dzisiaj się z bardzo dobrej strony. Zespołu, który ostatnio miał bardzo dobrą serię i to nie była seria przypadkowa. Wielka chwała dla moich chłopaków, że przegrywając mecz potrafiliśmy zdominować przeciwnika, potrafiliśmy walczyć o każdą piłkę, potrafiliśmy stworzyć sobie kilka sytuacji czy kilkanaście, nie było w tym być może żadnej stuprocentowej, co wynikało z bardzo dobrego ustawienia i z gry obronnej drużyny Chojniczanki. No ale szczęście się do nas uśmiechnęło po dwóch takich piłkach bilardowych w polu karnym. Dwaj nasi piłkarze, Olszar i Reca, okazali się sprytniejsi. Wygraliśmy bardzo, bardzo ważne spotkanie, które usadowiło nas w tej pierwszej piątce czy szóstce, nie znam układów tabeli, na pewno co najmniej piąte. I na pewno bardzo, bardzo się cieszymy. Myślę, że ta radość dzisiaj długa kibiców z piłkarzami była potwierdzeniem, że jednak piłka w Świnoujściu na tym poziomie o takiej jakości jest potrzebna i głęboko w to wierzę, że ta drużyna jeszcze niejedną niespodziankę sprawi i wygra nie jeden mecz, a dzisiaj było widać, że drużyna potrafi walczyć od pierwszej do ostatniej minuty i cieszę się i gratuluję im, że zostało to zakończone pełną zdobyczą punktową, a nie remisem, bo też było blisko w tym meczu takiego wyniku. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, może ja pytanie do trenera Kafarskiego. Czemu w 18 nie było Sławomira Cięciały? Podnowił mu się uraz kolana, nie wiemy jeszcze jak poważny, ale no. Sam Sławek zwrócił się z prośbą, żeby nie oszukiwać innych piłkarzy zdrowych. Zrezygnował z bycia w 18, bo wiązało się to z pogłębieniem jego urazu. Dziękuję. Czy ktoś? Ja może. Sebastian Szczytkowski, Sportowy Papier, do pana trenera Kafarskiego. Czy starał się pan tolerować emocje w przerwie, ponieważ w pierwszej połowie było mnóstwo walki, zamiast piłki nożnej, a w drugiej połowie gra była już troszeczkę bardziej płynna? Znaczy,
ja przed samym meczem apelowałem o to, żeby moi piłkarze grali agresywnie, ale przy tym bardzo odpowiedzialnie i tej odpowiedzialności zdecydowanie nam w pierwszej połowie brakowało, bo niektóre faule wynikały z przypadkowych jakichś zagrań, ale niektóre były z premedytacją i niegodne piłkarza, który chce dokończyć mecz, i niegodny piłkarza, który musi cały czas grać blisko, agresywnie przeciwnika i momentami decydować się na faul taktyczny. My mieliśmy po pierwszej połowie pięciu piłkarzy bodajże, którzy dostali kartkę i każda z tych kartek była mega dyskusyjna i na pewno będziemy ten mecz analizować i postaram się wyciągnąć z tego na tyle dobrze idące wnioski, żeby takich błędów piłkarze nie popełniali, bo druga połowa to już była gra ba-bank. Na początku chciałem zmienić Marka Niewiada, a potem się okazało, że musiałbym zmienić pięciu piłkarzy, żeby każdy miał możliwość popełnienia faulu taktycznego w momencie, kiedy graliśmy daleko od bramki przeciwnika, w momencie, kiedy chcieliśmy sforsować grę, zdecydowanie zostawiając małą liczbę piłkarzy z przodu, ale tak jak powiedziałem na wstępie, udało się, pełne trzy punkty zostały w Świnoujściu i wydaje mi się, że zasłużone trzy punkty. Dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze pytania? Jeżeli nie, to dziękuję. Ja proszę pana, ale nie no.